Szanowni Państwo, zaprosiłem Państwa dzisiaj, żeby podzielić się wiedzą bezpośrednią na temat tego, co się dzieje na granicy. Na granicy polsko-ukraińskiej, ale również na granicy polsko-białoruskiej. W miniony poniedziałek, kiedy w moim biurze odbywała się konferencja, briefing, spotkanie z Państwem, gdzie informowaliśmy, że uruchamiamy w naszym biurze kolejny punkt zbiórki produktów, rzeczy, które są niezbędne dla uciekinierów z oblężonej Ukrainy. Ja w tym czasie już byłem na granicy polsko-ukraińskiej, byłem w Medyce w ramach posiedzenia wyjazdowego Prezydium Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wizytował całą polską wschodnią granicę, począwszy od Medyki, skończywszy na Kuźnicy Białostockiej, a więc na przejściu granicznym Polska-Białoruś. Wystąpiłem 2 tygodnie temu do Prezydium Komisji z wnioskiem o to, żeby komisja, czyli wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych udali się z wizytacją na granicę. To było 2 tygodnie temu, więc żyliśmy jeszcze w zupełnie innej rzeczywistości. Przygotowaliśmy cały jakby taki skład tej komisji, a także rozpiskę, co mamy robić, co mamy wizytować, jak wyglądają poszczególne obszary granicy, jak funkcjonują służby graniczne, czy są przygotowane do ewentualnego niespodziewanego jakby zwiększenia ilości osób przekraczających granicę. I poza tym również mieliśmy się udać właśnie na granicę polsko-białoruską, gdzie, jak Państwo wiecie, jest zaawansowana budowa muru na tej granicy. Otóż w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy, no to już byliśmy w stanie wojny, jak Państwo wiecie, nie my oczywiście jako Polska, ale już od 24 lutego zmieniła się globalna rzeczywistość. I pojechaliśmy już na granicę wtedy, kiedy ten największy eksodus osób uciekających z Ukrainy miał miejsce. Wizytę rozpoczęliśmy od Przemyśla, od dworca kolejowego, gdzie kursują pociągi w sposób zorganizowany, ale bez rozkładów jazdy. Te pociągi jechały z Kijowa i dla zobrazowania, Szanowni Państwo, do tej pory skład, który przewoził maksymalnie 600 osób, w momencie, kiedy nastąpiła agresja, nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę, w składach było 2,5 tysiąca osób. 2,5 tysiąca osób przemieszczało z Kijowa do Przemyśla. No i oczywiście musicie Państwo sobie zdawać sprawę, jak wszystko zostało postawione na nogi i na głowie de facto, ponieważ trzeba było zorganizować wszystko od samego początku. I tutaj z tego miejsca należą się serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim osobom, które się bezpośrednio zaangażowały w pomoc w tych pierwszych godzinach na Ukrainie. Wiem, że z Grudziądza bardzo dużo osób też się udało z taką pomocą, za co wszystkim serdecznie dziękuję. Sam spotkałem Grudziądzan, czy to w Przemyślu, czy też na dworcu centralnym w Warszawie, gdzie objęli opieką rodziny ukraińskie i jakby podholowały te osoby do samego pociągu, żeby zostały przewiezione do Trójmiasta. Także szczere wyrazy uznania dla tych osób i również dla organizacji humanitarnych i także organizacji pożytku publicznego, które przejęły na siebie de facto rolę państwa w zorganizowaniu tej pomocy, pierwszej pomocy materialnej, pomocy w tych pierwszych godzinach, pierwszych dniach. Chcę się z Państwem również podzielić moimi obserwacjami, które na tą chwilę powinny być ważne, ponieważ jak Państwo wiecie również z przekazów medialnych, nie ma już de facto takiej realnej potrzeby zwożenia na granicę pomocy rzeczowej. Oczywiście ona jest nadal potrzebna, ale już nie w tej formie na granicy, nie w formie na dworcu w Przemyślu, ponieważ tego jest bardzo dużo. Sami się Państwo zaraz przekonacie ze zdjęć, które tam zrobiłem. Pomoc jest niezbędna teraz, zaraz za granicą Polski, czyli w stronę Ukrainy. I tutaj Straż Graniczna również apelowała, prosiła nas, żebyśmy my jako parlamentarzyści informowali opinię publiczną, żeby wszelkie formy pomocy indywidualne, niezorganizowane, które teraz mają się odbyć, żeby były konsultowane z punktami recepcyjnymi, bądź też z oficerami Straży Granicznej, czy też Policji, które funkcjonują właśnie na tych przejściach granicznych, żeby umiejętnie i racjonalnie ta pomoc była rozdysponowana. Oni proszą, jeżeli się znajdą odważni, że jeżeli ktoś jedzie już z taką pomocą, żeby jednak oni stworzą ku temu warunki po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej, że wjeżdża pomoc humanitarna, niekoniecznie w sposób zorganizowany, ale jedzie bus na przykład z pomocą, żeby wjechać w stronę kolejki, cały czas dłużej oczekującej, ale po stronie ukraińskiej i tam są również już podmioty, które przekażą, znaczy wezmą tą pomoc i będą ją płynnie rozdysponowywać. Tam jest masa, tysiące ludzi oczekujących w kolejkach. Oczywiście Państwo wiecie, że zmiana przepisów dotyczących poboru spowodowała, że tam są kobiety z dziećmi wyłącznie.
które koczują po kilka dni w samochodach bez paliwa, bo nie ma tam infrastruktury paliwowej. Temperatura, jaka tam jest, Państwo wiecie, w poniedziałek było minus 4, minus 5 stopni, do godziny 20, 21, a noc była jeszcze bardziej mniej przyjazna w takim oczekiwaniu. Ja sam byłem świadkiem wielu takich sytuacji, kiedy do pięciolatek, podchodzę do dziecka pięcioletniego, do dziewczynki, próbuję z nią porozmawiać, no i ona mówi, że tata i dziadek są na wojnie. To są rzeczy, których ja uczyłem się i Państwo również z podręczników albo z filmów dokumentalnych, a tutaj miałem kontakt z osobami, które realnie po prostu uciekały spod ostrzeliwanych miejscowości. Głównie to były osoby spod Kijowa. Podróż niesamowicie długa, to są osoby, które niejednokrotnie były z torebkami. To były osoby, które też wzięły swoje wszystkie oszczędności życia i tak naprawdę waluta, z którą przyjechali, no tutaj też państwo polskie nie było przygotowane do tego, żeby szybko wymieniać, żeby ci ludzie mogli za coś żyć, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu to wszystko się ustabilizuje. Jak wygląda sytuacja na teraz? Teraz są niezbędne przygotowania punktów recepcyjnych, czyli teraz już jakby rząd powinien przyjąć na siebie odpowiedzialność po tej pierwszej fali uchodźców od samorządów, bo tutaj samorządy stanęły absolutnie na wysokości zadania. Nie ma w Polsce samorządu, który by się nie zaangażował w pomoc rzeczową, materialną, a również taką, która polega na przygotowaniu lokali tymczasowych na przybywanie rodzin z dziećmi. Na tą chwilę, nie wiem czy Państwo wiecie, na dzisiaj to jest około 600 tysięcy osób, które uciekły z Ukrainy przed bombami rosyjskimi, które już szukają schronienia. Oczywiście Polska jest hubem, tak? Ponieważ to z Polski będą osoby dalej przemieszczały się za zachodnią granicę do Skandynawii, ale musimy się przygotować jako państwo do tego, że te osoby w jakiejś części tutaj pozostaną. Z Ukrainkami, z którymi ja rozmawiałem, one traktują to, my tu jesteśmy naprawdę na chwilę, 2 tygodnie, 3 tygodnie, bo tam są nasze domy, tam są nasze rodziny, tam są nasi mężowie, tam są nasi bracia i my tam wracamy. Dlatego część osób nie chce nawet opuszczać terenu Podkarpacia, terenu Rzeszowa, Przemyśla, Lublina, ponieważ chcą być tylko na chwilę. Dlatego też niezwykle ważne jest właśnie zorganizowanie tych takich punktów recepcyjnych, mieszkań tymczasowych, lokali, żeby dla osób, które chcą po prostu na chwilę zostać, żeby tam mogły bezpiecznie i w normalnych warunkach być. Nie wiemy, jak się może dalej sytuacja potoczyć. Lwów jest jeszcze miastem niedotkniętym działaniami wojennymi, jest oczywiście miastem tranzytowym, ale my nie wiemy, co siedzi w głowie dyktatora i nie wiemy, czy kolejną etapem operacji nie będzie jednak Lwów, oby tak się nie stało. No i tutaj musimy się również przygotować na dalsze działania związane z racjonalnym przyjęciem, zagospodarowaniem i otoczeniem opieką osób z Ukrainy. Szanowni Państwo, w ramach komisji oprócz punktów granicznych na polsko-ukraińskim, czyli głównie medyka, mogliśmy stwierdzić, że faktycznie funkcjonariusze służby granicznej, służby policji, żołnierze, a także WOT stanęli na wysokości zadania. Z informacji, które uzyskałem od dowódcy jednostki właśnie granicznej w medyce, byli przekonani, że maksymalną wydolnością w przemieszczaniu granicy to jest 30 tysięcy osób na dobę. Okazało się, że są w stanie przyjąć blisko 50-55 tysięcy na dobę tym samym stanem osobowym. Była taka sytuacja, że dowódca jednostki, pan pułkownik, po 12-godzinnej służbie ściągał mundur, przebierał się w dresy i szedł dalej pomagać, mówiąc podwładnym, że nie jestem panem pułkownikiem, tylko jestem Marek i tutaj mogę nawet nosić wszystkie rzeczy, które są do noszenia. Także tutaj za zaangażowanie służb wyrazy serdecznego podziękowania i uznania organizacjom pozarządowym, wszystkim Polakom, którzy się angażują właśnie między innymi w formę przygotowania darów. My dzisiaj również będziemy, jakby te dary, które zebraliśmy, za co serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, będziemy przetransportowywali do punktu centralnego w Grudziądzu, który działa przy GPP i stamtąd też w sposób zorganizowany te dary zostaną przetransportowane w okolice Lublina bodajże i również poprzez system już jakby zorganizowanej pomocy dalej trafi do osób najbardziej potrzebujących. Z medyki ruszyliśmy na północny wschód, w rejon Białegostoku, w rejon Kuźnicy Białostockiej, gdzie trwa inwestycja związana z budową muru.
I oczywiście to był taki główny nasz cel tej komisji, aczkolwiek wszystko się zmieniło. No, napięcia między Białorusią a Polską jeszcze nie ma, ale wiemy, że Białoruś systematycznie uczestniczy w planach zbrojnych Rosji i tutaj te potencjalne ryzyko i zagrożenie jest, dlatego też byliśmy sprawdzić, na ile tam to wszystko jest zorganizowane, na ile tam służby są wydolne i czy nie potrzebują, czy państwo nie potrzebuje wsparcia po prostu od nas jako członków komisji, żeby przygotować specustawy dotyczące zwiększenia stanu osobowego poszczególnych służb, służby granicznej, czy też dodatkowego wsparcia materiałowego, czyli usprzętowienie, dodatkowe środki. Oczywiście stanęło na tym, że tak, jako komisja wszystkich ugrupowań politycznych przygotujemy specjalny dezyderat oraz opinię dla ministra spraw wewnętrznych i administracji celem przygotowania specjalnej ustawy, która ma na celu dodatkowe etaty w służbie granicznej, tak, i dodatkowe pieniądze na przygotowanie specjalnego sprzętu, który jest niezbędny na tą chwilę dla Straży Granicznej oraz dla policji i dla jednostek wojskowych, które funkcjonują w obszarze działania właśnie granicy polsko-białoruskiej. Pytam również poszczególnych oficerów Straży Granicznej, jak wygląda sytuacja teraz na przejściu polsko-białoruskim. Mówi, że człowiek, który służy 10 lat na granicy, mówi, że jeszcze rok temu z Białorusinami, którzy stali po drugiej stronie, się może nie przyjaźnili, ale się lubili, rozmawiali, żartowali, wymieniali się zdjęciami rodzin. I ci sami ludzie po kilku miesiącach są dla siebie wrogami. Nie ma, jest wrogość, już nie ma przyjaźni, nie ma kolegowania się, jest wyraźna wrogość. Dodatkowo patrole białoruskie są wzmocnione OMON-em, który jakby rejestruje wszystko to, co się dzieje na granicy. Także tutaj też jakby to zaangażowanie służb będzie niezwykle ważne i jakby wzmocnienie. Natomiast my musimy robić wszystko, żeby jako Polacy stanąć na wysokości zadania, uczestniczyć w tych akcjach humanitarnych, pomocowych, ale w pewnym momencie musi przejąć to od nas państwo, ponieważ państwo ma za zadanie zadbać o ład, porządek, bezpieczeństwo obywateli i musi wziąć na siebie już dalszy etap funkcjonowania Ukraińców, matek z dziećmi przede wszystkim, to jest 90%, tutaj w Polsce. Przygotowałem, szanowni państwo, krótki materiał zdjęciowy. Jeżeli będziecie zainteresowani, udostępnimy teraz to i z krótkim komentarzem. Jeżeli macie pytania, bardzo proszę, Paweł, przygotuj teraz może prezentację. Jeżeli macie pytania w międzyczasie, jestem do dyspozycji. Światło może wygaśnimy. Tak, dostaniecie zdjęcia. Po prostu będę starał się też wam powiedzieć. Że było jasne, żadne tam prawa autorskie, nic takiego, nie, to jest z telefonu. Wizytujemy w tym momencie zdjęcie przedstawiające dokładnie pas przygraniczny na granicy w Kuźnicy Białostockiej między Polską a Białorusią w towarzystwie generała, wicekomendanta głównego Straży Granicznej. Jako komisja musieliśmy poznać sytuację, jak wygląda proces inwestycyjny, jak wygląda doposażenie wojska. Musieliśmy na miejscu się przekonać o tym, czy nie ma potrzeb i czy ewentualnie sytuacja jest pod kontrolą. Dalej, proszę. Głównym celem oczywiście było spotkanie w Bieszczadzkim oddziale Straży Granicznej z generałem, który jest szefem Straży Granicznej, który poinformował nas na temat bieżącej sytuacji, ewentualnych możliwościach, które mogą wystąpić w niedalekiej przeszłości i możliwości zabezpieczenia takiej sytuacji i czy są po prostu w stanie tymi środkami osobowymi w pełni zabezpieczać sytuację. Dalej proszę. To jest główne miejsce głównego dowodzenia, tak? Czyli jakby, jak państwo widzicie, mapy, całe taki centralne biuro, gdzie jest pełna łączność operacyjna na poszczególnym odcinku Straży Granicznej pomiędzy właśnie słupami granicznymi w Polsce. Tutaj, jak państwo widzicie, z politykami, członkami komisji od prawa do lewa, z SLD, z porozumienia z PSL-u, z PiS-u oczywiście. Zdjęcie z granicy. To jest medyka. No byliśmy praktycznie, państwo zobaczcie, w takim terenie, gdzie jakby nie można było bardziej dalej przejść. Już do praktycznie byliśmy na samej granicy ukraińskiej, kiedy ten potok aut miał miejsce. Dokładnie, no byliśmy tego świadkami. Tak wygląda sytuacja na dworcu w Przemyślu. To jest poniedziałek, godzina 21.
Tutaj właśnie wjechał pociąg z Kijowa i następuje przejście do pierwszego hubu recepcyjnego, gdzie każdy człowiek musi się wylegitymować, żeby uzyskać tak zwaną pieczątkę do dokumentu tożsamości o tym, że w sposób legalny przyjechał na polską granicę. Dalej proszę. Tak wygląda pomoc rzeczowa. Zobaczcie, jest wszystko, czego trzeba, tak? Ale to są wszystko organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe, no i osoby prywatne. Było dużo harcerzy. Pytam młodą harcerkę, dziewczynę z 15-16 lat przyjechała z Kielc w takiej bluzie. A mówię, kurczę, mówię, dzieciaku, przecież to jest zimno. Mówi, ale ja co, mam tyle roboty, że ja po prostu jestem gorąca i nawet nie myślę, żeby cokolwiek robić. Służba, tutaj jakby widać, jest karetka, która przejmuje osoby, które przed transportem w głąb Polski, bo tutaj się on odbędzie, jakby podejmuje osoby, które potrzebują wsparcia medycznego, tak? Widać, pierwsza kolejka do punktu recepcyjnego, pampersy, woda, jedzenie, ciepła żywność. Dalej proszę. To jest zdjęcie z Kuźnicy Białostockiej, czyli to jest, jak widzicie, miejsce, w którym jest przygotowywany mur na przejściu z Białorusią, strażnik graniczny na straży. Pytałem, jak to wygląda. No, że średnio raz dziennie przechodzi pogranicznik białoruski, ale mówi, jeżeli chodzi o przepływ migrantów, na tą chwilę jest sytuacja uspokojona. Wzruszające zdjęcie, prawda? Ta rodzina, ten piesek się nazywa Richie, przyjechał spod Kijowa, strasznie wystraszony. To też widać, że te zwierzęta, słuchajcie, strasznie są, no po prostu jakby ich tam nie było, tak? Ta pani, z którą przeprowadziłem krótki wywiad, z Tomkiem Zimochem, serdecznie dziękowała Polakom za to, że po prostu, no, jesteśmy tak gościnni i wyrywamy ich z wojny. Dalej proszę. Dzieci, pani porucznik chyba, czy pani sierżant, tak? Przed wyjazdem autokarem w głąb Polski do Przemyśla, a potem z Medyki do Przemyśla, a potem dalej. Jakby widzicie, są rozdawane słodkości. Tutaj mamy również kanapki na przejściu granicznym, czyli wszystko jest jakby zabezpieczone. No i ten tłum osób, zaraz będzie więcej pokazane, jak one przychodzą. Dworzec w Przemyślu, ten pociąg był do Wrocławia. Wygląda to tak, że nie ma oznaczeń. Przychodzą ludzie i mówią, dokąd to jedzie, do Wrocławia. Pytają się, uzgadniają, może być, a gdzie to jest? Biorą telefon, sprawdzają na Google, dobra, mamy po drodze, jedziemy. Tak to wygląda. Medyka. Dalej proszę. No i tutaj osoby już są transportowane autokarem w rejon recepcji. Te wózki też sprawiało to niesamowite wrażenie. Osoby, które wychodzą, trzymają te dzieci na ramionach, zaraz może każdy sobie wziąć wózek, który uzna za niezbędny. Ten pociąg miał 20 minut przez 20 minut z Kijowa jadąc. 20 minut postoju od wyjścia ostatniego pasażera i z powrotem zasuwał do Kijowa. Dalej proszę. Tak wygląda niestety sytuacja przed dworcem w Przemyślu. Dlatego apeluję również do Państwa, żeby przede wszystkim ograniczyć jakby przygotowywanie rzeczy, które są znoszone, które nie nadają się do powtórnego użytku i nie wrzucać takiej pomocy w sposób niezorganizowany, bo skutek tego Państwo widzicie tutaj, że jest wyłączony pas 30 metrów i to wszystko jest składowane i z tego nikt de facto nie korzysta. Tak wygląda sytuacja na przejściu na dworcu w Przemyślu. Bardzo, bardzo duża koncentracja osób, tak? I czuć to przerażenie, czuć ten lęk i obawy, tak? No, i to jak widzicie, panie z Przemyśla, tak? Przygotowują kanapki dla osób, które dalej wyjeżdżają. Zupełna zmiana organizacji, jak widzicie, dworca. Informacja, bardzo wzruszający moment. Daj kolejne zdjęcie. To jest ten pociąg do Wrocławia. Osoby z jakiejś lokalnej restauracji, tak, przygotowały ciepłe posiłki. Szybko biegły, bo ten pociąg odjeżdżał za minutę i pukali w okna, żeby dać, przekazać ludziom gorącą żywność. Dalej proszę. Już ostatnie. Też są filmiki. Tu już bez komentarza będzie. Zdjęcia nie oddają jednak. Przygotowane.
I tak jak widzicie. Tak, to są osoby, mówię, organizacje pozarządowe, harcerze, osoby prywatne. Dobra, dalej, następny film. W tej chwili wracają z Ukrainy osoby piesze. Stop, chwilę, pauzę poproszę. Słyszeliście, cofnij może do tego momentu, gdzie tu widzicie skupisko ludzi, bo chciałbym też parę słów na ten temat powiedzieć. To są tak zwani ciemnoskórzy uchodźcy. Kilka słów na ten temat. Nie ma takiej możliwości, żeby po stronie polskiej osoby czarnoskóre mogły w sposób, które czasami wyrzucały swoje dowody tożsamości, mogły w sposób niezorganizowany, czyli w takim trybie jak matki z dziećmi, przychodzić polską granicę. Poza granicą polską, czyli po stronie ukraińskiej, wygląda to zupełnie inaczej. Tam są wszyscy. Tam są niestety, dochodzi do różnych takich, ja to bardzo delikatnie określę, waśni. Natomiast u nas jest bardzo duże ogrodzenie i każda z tych osób jest dodatkowo w pełni prześwietlana przez służby. Trwa to nawet kilka dni. No bo nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby po prostu te osoby bez sprawdzenia tożsamości, jasnego ustalenia, kto z kim, kto to jest, skąd wraca i jakie pobudki ma do powrotu, żeby mógł trafić na stronę polską. Dlatego pokazuję wam, że to nie jest tak, że wchodzą uchodźcy, ciemnoskórzy, tak, studenci albo też inni. Nie, nie, oni mają specjalne wyznaczone miejsce z dużym takim hangarem, gdzie są przeszukiwani, są oznaczani, zbiera się od nich dokumenty i się idzie z tymi ludźmi do punktu recepcyjnego, gdzie potwierdza się ich tożsamość, wklepując pieczątkę. Z Ukrainy osoby piesze wjeżdżają samochody bezpośrednio z Ukrainy. Dzisiaj jest bardzo mały ruch, mówią komendanci straży. Dzisiaj już tak. Mnóstwo same kobiety i dzieci. Tak wygląda na to. Ale zobaczycie zaraz na kolejnym filmie ten mały ruch. I to osoby pierwsze przekroczyły granicę. Widzicie. I zobaczcie, jakie małe dzieci. Czy to już było? Nie. Na kolejny pociąg z Ukrainy. Tutaj akurat widać przygotowujących się do podróży już na teren Polski, tą bramą wchodzą. A z tego terenu ten pociąg wraca teraz z powrotem na teren Ukrainy.